Cześć, witam Cię na kanale sklepu modelarskiego ABCFC. Dziś zajmiemy się czujnikiem ultradźwiękowym o numerze 6231. Wygląda on tak. Ma 4 piny, w czym 2 to zasilanie, a 2 służą do mierzenia odległości. Działa on na zasadzie wysyłania fali dźwiękowej i nasłuchiwania, i poprzez deklarację prędkości dźwięku możemy obliczyć, jaką odległość przebył dźwięk odbity, czyli dźwięk leci, odbija się tu przeszkody i wraca, i na tej podstawie możemy obliczyć, w jakiej odległości znajduje się przeszkoda. Jego podłączenie jest banalnie proste. Wystarczy, że podłączymy zasilanie, czyli 5V, masę, piny do transmisji możemy wybrać dowolnie. Ja wybrałem pin 6 i 7. Wszystko oczywiście później będziemy deklarować w programie. Wybrałem sobie, że pin o nazwie Trick będzie pinem 6, a pin o nazwie Echo będzie pinem 7. Jeśli chodzi o podłączenie, to tyle. Jeszcze wspomnę, że jego deklarowany zakres działania to od 2 cm do 2 metrów. Teraz przejdźmy do sketchu i przyglądnijmy się, jak to ma wyglądać. Sketch prezentuje się następująco. Definiujemy sobie piny, do których podpinamy wyjścia Trick i Echo. Następnie w setupie inicjalizujemy transmisję szeregową, abyśmy mogli podglądać dystans. Będziemy sobie to wyświetlać na ekranie szeregowym. Tutaj deklarujemy, że pin od Trick jest wyjściem, a pin od Echo jest wejściem. Następnie w pętli deklarujemy dwie zmienne: czas, dystans. Dystans będzie zapisywała odległość. Zmienna czas służy do zapisywania czasu, w jakim dźwięk przebył odległość do przeszkody i z powrotem. Tutaj wysyłamy sygnał. Trwa on 1000 mikrosekund, czyli 1 milisekundę. Następnie zrywamy wysyłanie sygnału, przerywamy. Dzięki funkcji Pulse In mierzymy czas, jaki był potrzebny do przebycia przez dźwięk danej odległości. Teraz liczymy dystans. Tutaj dzielimy czas przez 2, ponieważ dźwięk musiał przelecieć w jedną stronę do przeszkody, odbić się i wrócić, czyli pokonał 2 razy daną odległość. A tutaj jest wartość stała, zależna od prędkości dźwięku. Tutaj mamy serial printa pustego, żeby ładnie nam się to wyświetlało, i tutaj wyświetlamy na ekranie szeregowym już dystans. Opóźnienie 200 milisekund, aby nie wysyłany był ten sygnał, nie była mierzona ta odległość cały czas, tylko 5 razy w ciągu sekundy. I tak prezentuje się cały sketch. Nie jest on skomplikowany. Przechodzimy do testowania sketchu. Zbudowałem tutaj taki układ na szybko. Zamontowałem swój czujnik w takim specjalnym uchwycie. Ma on numer 6319, gdyby ktoś był zainteresowany. Teraz przejdziemy do testowania. Będę przykładał karteczkę w różnych odległościach. Odległość widzimy na tej skali. I na ekranie pojawiają się nam odległości, jakie wskazuje czujnik. Także stawiamy w odległości około 10 cm. Wskazuje 9. Odsunę troszeczkę, o, już jest 10. Dajmy teraz 15. Jest 20. Także jak widzimy, czujnik działa. Im bardziej zbliżam, tym mniejsze wartości pokazuje. Jak już wspominałem, jego deklarowany zakres jest od 2 cm do 2 metrów. Także możemy znaleźć dla niego wiele zastosowań. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Zapraszam ponownie. Wszystkie schematy
podłączenia oraz sketch znajdziecie w opisie. A tymczasem cześć i do następnego razu.